Dzień dobry. Jak jest zimno? No ziwa, jakby nie patrzeć. Z sezamkiem, dobrze. To będzie duży woreczek. Cztery z maczkiem. I cztery z sezamkiem. Urodziłam się w Łańcucie w 1956 roku. Sprzedaję obwarzanki w tym miejscu już od ponad 40 lat. Ponieważ w Krakowie były obwarzanki, a Nowa Huta nie miała nigdzie obwarzanków, nikt nie sprzedawał obwarzanków w Nowej Hucie, więc pomyślałam sobie, że będzie to jakąś atrakcją. Wtedy nie było ani hamburgerów, ani hot dogów, ani takich innych smakołyków, więc moje obwarzanki były tutaj dużą atrakcją. Więc dlatego tutaj przyjechałam do serca Nowej Huty, czyli na plac centralny. Z serem jest? Jest. Troszkę, o, tego być serem. Z tego? Tak, proszę bardzo, 3 złote. Jak ja zaczynałam pracę, to tutaj równolegle ze mną stał Lenin. Wiele się przez ten okres czasu tutaj wydarzyło, łącznie ze stanem wojennym. Ludzie byli wystraszeni, ponieważ tutaj zomowcy urzędowali, było dużo gazu, ludzie musieli okna zamykać. No ja tutaj przyjeżdżałam z miseczką, z wodą, ze szmatką i musiałam sobie oczy przecierać, bo stałam też w tym zagazowanym miejscu. No ale sprzedawałam mimo wszystko i ludzie kupowali. Tego słonika dostałam od pani z Warszawy, która przyjeżdżała i specjalnie do mnie przychodziła po obwarzanki i paręnaście lat temu dała mi tego słonika. Proszę bardzo. To jest ser, a to jest mak. Serek? Maczkiem, proszę. Proszę, dziękuję. Wiadomo, że pogoda jest różna. Ja bardzo boję się wiatru. Jak jest bardzo silny wiatr, to mam duży stres, ponieważ dwa razy przynajmniej przewróciło mi wózek do tego stopnia, że się rozbiła szyba, wysypały obwarzanki i to było dla mnie bardzo stresujące. A drugi taki przypadek miałam taki, że jak skończyłam i wyciągałam pieniążki papierowe, ponieważ był straszny wiatr, wyrwało mi z ręki i tylko obserwowałam, jak tam na dachu tego bloku właśnie te pieniążki fruwały. Więc w zasadzie cały utarg poszedł na dach. Wypieczony serek. Ten. Andrzej Zaucha to jest mój pasierb. Ja byłam żoną jego ojca. No proste. Zanim miałam dziecko, pracował w piekarni na Kościuszki i tam poznaliśmy się, bo ja najpierw stamtąd te obwarzanki miałam. I tam poznałam właśnie Zauchę, który tam pracował. Dzień dobry. Precelek? Tylko, że ja miałam 21 lat, jak wychodziłam za mąż, a mój przyszły mąż miał 55. A był ojcem Andrzeja Zauchy. Dziękuję. A poza tym, proszę pana, żaden młody facet wtedy nie mógł się z nim równać, ponieważ był to bardzo wytworny pan, bardzo pedantyczny, bardzo kulturalny. Ale ja, ponieważ tak, mój ojciec nie żył, mama zginęła wcześniej, ja byłam nastoletnią dziewczyną, jak zostałam właściwie sierotą. No ale ponieważ Zaucha się tak mną zaopiekował, no to... Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No i imponowało mi to, że jego syn był piosenkarzem, że grał wtedy w dżamblach, bo to był ten okres. Andrzej oprócz tego, że śpiewał, to jeszcze był aktorem w Teatrze Stu. Andrzej został zastrzelony, to wszyscy wiedzą, przez zazdrosnego Francuza, który po prostu... No niestety Andrzej mu odbił kobietę, no i on był zazdrosny i zabił Andrzeja. Któreś tam pokolenie już z rzędu u mnie kupuje obwarzanki. Małe dzieci już teraz są dorosłymi ludźmi, mają swoje rodziny, swoje dzieci przychodzą teraz ze swoimi dziećmi. No i mam nadzieję, że jeszcze będę długo, długo tutaj sprzedawała. Będę mogła sobie z ludźmi tutaj rozmawiać i mieć z nimi kontakt.
A jak już nie będę mogła, jak już nie będę miała siły, nie będę mogła sprzedawać, bo chcę to robić do końca, to tutaj zażartowałam, że chciałabym mieć taką tablicę pamiątkową, że tutaj stała Ania Miła, która nas obwarzankami karmiła. Myślę, że sobie zasłużę na taką tablicę. Tyle.